W dniach 3-4 grudnia delegacja Kancelarii Prezydenta RP na czele z Waldemarem Strzałkowskim odwiedziła polskie dzieci, młodzież, rodziny, osoby starsze i kombatantów we Lwowie i Stanisławowie. Przedstawiciele kancelarii przekazali życzenia świąteczne od prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego oraz wręczyli prezenty i upominki świąteczne. Od kilku lat przyjeżdżamy z Kancelarii Prezydenta na tą ziemię lwowską. Przyjeżdżamy zarówno do rodzin polskich, szczególnie wielodzietnych rodzin polskich, przyjeżdżamy do pozostałych mieszkających tutaj kombatantów, żołnierzy Armii Krajowej, żeby ich odwiedzić, żeby ich wspomóc drobnymi upominkami, czasami i jakimś drobnym groszem. Spotkanie koordynował konsul RP we Lwowie Jacek Żur. Podczas spotkania dzieci opowiadały wierszyki, starsi śpiewali kolędy, rozmawiali i dzielili się życzeniami bożonarodzeniowymi. Dziękuję za wszystko, za takie prezenty, pisaki, mazaki, albumy, zeszyty, lasery różne. W tym roku po raz pierwszy paczki z żywnością i słodyczami przywiozło stowarzyszenie Agro Business Club. Jesteśmy bardzo zaskoczeni przede wszystkim życzliwością państwa, za którą bardzo serdecznie dziękujemy, oraz tym, jaki polski charakter, jak ta polskość tutaj na tych ziemiach, no już poza Polską, jak ona tutaj przeżywa, jak ci ludzie tu funkcjonują właśnie po polsku. Pielęgnowanie polskich zwyczajów, polskich tradycji w rodzinie, czy w polskiej, czy w polskiego pochodzenia mieszanej, żeby one były na wysokim poziomie. Staramy się, żebyśmy świadczyli godnie o tym, jaki jest Polak obecnie we Lwowie i na ziemi lwowskiej. Bardzo dziękujemy i prosimy, żebyście pamiętali o nas, że my tu jesteśmy, że zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy Polakami do końca swego życia.